Halo, halo, witam serdecznie. Kolejne szybkie nowości ze świata gier wideo, tym razem odnośnie nowego Assassin's Creed'a. Nie ma zatem co przedłużać, po prostu trzymajcie zestaw wszystkich najważniejszych informacji. Po pierwsze, gra została wczoraj zatizowana w postaci wielogodzinnego streama, na którym to jeden z artystów stworzył taką główną grafikę, czy też tapetę do całej gry. Dowiedzieliśmy się także, że tym razem pod tytułem gry będzie słowo Valhalla. Samo słowo Valhalla pochodzi z mitologii nordyckiej, w której to oznacza miejsce przebywania poległych w fale wojowników, których z pola bitwy zabierały tak zwane walkirie. Już wczoraj można było się zatem spodziewać, że tym razem miejscem akcji będą kraje nordyckie z wikingami w roli głównej. Odnośnie dnia dzisiejszego, tutaj dostaliśmy natomiast zupełnie nowy kinowy zwiastun. Dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście jedną stroną konfliktu będą ludy wikingów, z drugiej strony natomiast będą ludy zamieszkujące wyspy angielskie. Ogólnie fabuła pokazuje podróż wikingów z zimowych, pustynnych krain Norwegii do przepięknej, zielonej Anglii. No więc początek gry zapewne będzie odgrywał się w Norwegii, lecz większość akcji raczej będzie jednak osadzona w Anglii. O wiele więcej informacji możemy wziąć z oficjalnej strony twórców, do której linka oczywiście znajdziecie w opisie. Wiadomo, że gra wyjdzie pod koniec 2020 na PC-ta, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oraz na Google Stadia. Będzie to zatem tytuł cross-platformowy. Już teraz możecie składać na to preordery w przeróżnych wersjach, gdzie wersja podstawowa na PC-ta kosztuje 250 zł, a na konsolach po 40 zł więcej. Odnośnie gameplayu można jedynie znaleźć jakieś krótkie opisy, gra w zasadzie prezentuje się bardzo podobnie jak poprzedniczki. Warto jedynie wspomnieć, że po raz kolejny znajdziecie w tym bardzo duże nastawienie na podróże morskie, no i że po raz kolejny będzie można grać jako kobieta i mężczyzna. Próbowałem jeszcze znaleźć jakieś oficjalne informacje, czy jakoś niedługo pojawi się gameplay z nowego Assassina, ale jak na razie żadnych takich informacji jeszcze nie ma. Są jedynie liczne przecieki, że w maju ma pojawić się prezentacja nowej generacji konsol, wiele prezentacji innych gier, no więc być może nowego Assassina również wtedy zobaczymy. W każdym razie to było na tyle z tych najważniejszych informacji. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, czy już składacie na to wszystko preordery, czy chcielibyście może zobaczyć z tego serię na moim kanale, właśnie jakoś pod koniec roku. No i piszcie, czy na necie może są dostępne jakieś inne ciekawe informacje, bo w zasadzie materiał ten zrobiłem w godzinę, więc być może coś mi pominęło. W każdym razie to było na tyle na dzisiejsze newsy. Ja się z wami żegnam, no i do jutra.